dzisiejszym wydaniu wiadomości. Finał akcji charytatywnej dla Dominika. 107 lat chóru Moniuszko. Podsumowanie bezpieczeństwa w naszym regionie. Zielone światło dla metropolii bydgoskiej. Aukcja charytatywna podjęta na rzecz Dominika Mataczyńskiego zakończyła się sukcesem. Dzięki zorganizowanym licytacjom, dobrowolnym datkom podczas turnieju w piłkę nożną i zbiórce w kościele świętego Marcina udało się zebrać ponad 10 tysięcy złotych. Czek Dominikowi wręczył burmistrz Robert Luchowski podczas spotkania w ratuszu. Trzymamy za pana wszystkie kciuki. Myślę, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Wszystkiego dobrego. Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do właśnie organizacji tej, no, okazało się bardzo dużej imprezy i że udało się właśnie zebrać tyle środków, no, też nie spodziewałem się, że będzie to taka suma. I przy tej okazji chciałbym podziękować również za wszystkie wcześniejsze akcje, które były przeprowadzone na terenie gminy i również wszystkim osobom dobrego serca, które bezinteresownie chciały pomóc, no i jak widać efekty są tego duże. Dziękuję jeszcze raz. To wsparcie przeznaczone będzie na zakup protezy prawej ręki, którą Dominik stracił w ubiegłym roku w wyniku wypadku. Dominika można jeszcze wesprzeć przekazując fundusze lub 1% podatku na konto Fundacji Dar Serca. Uczniowie Ogniska Muzycznego działającego przy Żnińskim Domu Kultury koncertem zakończyli pierwszy semestr roku szkolnego 2015-2016. W Ognisku dzieci uczą się w klasie fortepianu, keyboardu i akordeonu. Talenty muzyczne rozwijają się pod kierunkiem Beaty Różańskiej, Reginy Wysockiej, Marka Nowaka i Edwina Rybarczyka. Na scenie Żnińskiego Domu Kultury wystąpił również kabaret Ani Mrumru. Artyści przyciągnęli na swój występ mnóstwo fanów. Jak zawsze byli w świetnej formie, a ich profesjonalizm zasługuje na najwyższe uznanie. Skurcz to zabawne wydarzenie kabaretowe na najwyższym poziomie, ze świetnymi tekstami i rewelacyjną interakcją z publicznością. Program zagwarantował doskonałą zabawę i salwy śmiechu od pierwszych minut aż do samego końca. Tak, wszyscy tak mówicie, a potem idę i szukaj wiatru w polu. Kabina czy pisuar? Kabina. Siadana, kucana? Siadana. Siadana. Kabina, siadana, 29 zł. Proszę, dlaczego tak drogo? Jak drogo, pisuar jest po 9. Czyli ten autograf, tak? To warto prosić. Ale czy ma pan na czym? Bo... Nie, no to pan daje, to pan ma, nie? Właśnie, ja nie mam. Ja nie mam, bo myślałem, że pan ma. To... A to jak pan chce dać, jak pan nie ma? Bo ja daję, jak ktoś ma na czym, to ja daję po prostu. Komuś, na czymś. Tak? Komuś mi. Tak. No pan da. A ja myślę, nie mam. Nie mam, nic nie mam. Myślałem, że pan ma coś. No to pana nic nie ma. Nie, ale... Zdjęcie? Nie, no bo ja nie, wie pan, ja jestem żadnym celebrytą, ja nie noszę zdjęć przy sobie, no ale... A to tu jak nie przy sobie, to w garderobie. W garderobie już nic nie ma, bo wszystko jest w samochodzie spakowane. O, no to w samochodzie. W samochodzie nawet jedno kiedyś zdjęcie mieliśmy takie, wycięte z gazety, ale policja drogowa zabrała. Kurde! Czy to rapują? No dobra, nic. Nie, następny nie, raz. Ja zobaczę, co ma. I na bilecie. Na bilecie by mi pan podpisał. Na bilet mi pan podpisał. To jest bilet z Multikina. No. Myślałem, że pan ma bilet z naszego występu. A nie, to nie byłem. Od 107 lat słychać ich donośny męski głos nie tylko na ziemi żnińskiej, ale i w wielu miejscach w Europie.
Chór Moniuszko, obecnie pod batutą Beaty Różańskiej, w tym roku świętuje tak piękny jubileusz. Z tej okazji 7 lutego w kościele świętego Marcina w Żninie odprawiona została uroczysta msza święta, po której chórzyści podczas koncertu wykonali między innymi utwory Ave Maria, Ojcze z niebios czy Oj i w polu jezioro. Życzenia i kwiaty od władz gminy dla jubilatów przekazał sekretarz gminy Mirosław Gadka. Jest mi niezmiernie miło i mam wielką przyjemność zawsze, kiedy mogę uczestniczyć w spotkaniach z wami, w waszych koncertach. Pozwólcie, że w imieniu pana burmistrza, pana Roberta Rybowskiego, na ręce pani dyrygent złożę tą skromną wiązankę kwiatów z najlepszymi życzeniami dla was, z pozdrowieniami, abyście tą ucztę duchową po prostu nadali nam zawsze. Wszystkiego najlepszego. I 7 lutego w Miejskim Ośrodku Sportu rozegrano turniej gier na konsolach Xbox pod tytułem Żnin Games Week 2016. W rywalizacji uczestniczyło 48 graczy. Organizatorami byli Tymoteusz Krygier i Bart Łomiej-Wnuk. W pierwszym dniu 34 graczy zmagało się z FIFA 2016. Najlepszy w rozgrywkach w piłkę nożną był Kacper Czaczyk. Drugie miejsce zajął Daniel Lewandowski, a trzecie Mikołaj Janus. W drugim dniu rywalizacja toczyła się na planszach Call of Duty Black Ops 3. Spośród 14 zawodników najlepszy był Hubert Bodenszac. Tuż za nim znaleźli się Tomasz Rogacki i Jakub Olszak. 11 lutego w auli Urzędu Miejskiego w Żninie odbyła się debata społeczna na temat oceny zagrożeń, prowadzona przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Żninie. W debacie wzięli udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszej gminie. Przedstawiona została również koncepcja stworzenia mapy zagrożeń na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym. O którym mówił kolega, są to dane gromadzone tylko i wyłącznie przez nas, przez policję. Teraz otwieramy się na społeczność lokalną, która ma być właśnie źródłem i adresatem, czyli dawcą i biorcą, tak? Osoba, która będzie skorzystała z tych map zagrożeń, będzie posiłkowała się na swoje potrzeby danymi, które będą wynikały z tej mapy, ale i również będzie współautorem tworzenia tych map. Informacje o społeczności lokalnych ważnym źródłem sprzyjającym statystyki poszczególnych służb, czyli to, co mówiłem przed chwilą. Mapa zagrożeń jako uniwersalne narzędzie służb państwowych. Poszczególne jednostki taką mapę mają opracować do końca lutego. W tym czasie trwają konsultacje mające na celu zebranie jak największej ilości informacji potrzebnych do szczegółowego ich opracowania. Mapy zagrożeń zawierać będą informacje m.in. o stwierdzonych przestępstwach, wykroczeniach oraz wypadkach drogowych i ich ofiarach. Informacje będą aktualizowane co kwartał. Ja sobie teraz zadaję pytanie, w jakiej formie te informacje przekazać panom. Myślę, że jak będziecie już po kolejnych spotkaniach i w województwie i u siebie w tych komendach wojewódzkich, będzie to też jakiś tam kolejny sygnał, jak to mamy tutaj przekazywać. Ty policjantem pierwszego kontaktu z dziedzicowym. Informacja o dziedzicowym z poszczególnego rejonu jest na naszej stronie internetowej. Wiem, że informacje są powieszone na jakichś tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach. Państwo sołtysowie też wiedzą, kto jest dziedzicowym. I to jest pierwsza osoba, której można się zgłosić. Tak jak pan Krzysztof też powiedział. Numer telefonu 997, nie 127, 997. A jeżeli ktoś ma problem, to zapraszam do komendy. Ja, pan komendant, ja, jesteśmy do państwa dyspozycji. Są panowie naczelnicy Wydziału Prewencji, Wydziału Kryminalnego. Jeżeli możemy pomóc, jeżeli takowe jakieś zagrożenia państwo
identyfikujecie, to my się z chęcią do tego odniesiemy. Być może jest taka sytuacja, że o tym zagrożeniu wiemy, prowadzimy jakieś prewencyjne działania, jest to objęte już w tej statystyce, no to wtedy sprawę sobie możemy wyjaśnić na miejscu, tak? Radni miejscy w Żninie podczas ostatniej sesji podjęli uchwałę intencyjną na wstąpienie do Związku Metropolitalnego. Zgodnie z ustawą o związkach metropolitalnych istnieją dwie drogi utworzenia metropolii. W drodze rozporządzenia Rady Ministrów lub na wniosek Rady Gminy położonej w granicach obszaru metropolitalnego. W Bydgoszczy trwają prace nad przygotowaniem takiego wniosku. Jego istotnym elementem będą uchwały intencyjne, które podejmą zaproszone do współpracy gminy. Do wspólnego utworzenia metropolii prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zaprosił 20 gmin. Wśród zaproszonych znalazła się gmina Żnin. Kolejnym etapem będą konsultacje przeprowadzone z mieszkańcami gminy Żnin. W oparciu o wynik konsultacji Rada Miejska w Żninie w drodze uchwały wyrazi ostateczną opinię o utworzeniu Związku Metropolitalnego o nazwie Metropolia Bydgoszcz. Muzeum Ziemi Pałuckiej zaprosiło mieszkańców na wystawę Kazimierz Nowak śladami wielkiego podróżnika. Otwarcie wystawy nastąpiło w miniony piątek. W barwną historię podróży Kazimierza Nowaka po Afryce wprowadził zebranych Łukasz Wierzbicki, który zebrał wszystkie opisy przygód i zdjęcia podróżnika w książce pod tytułem Rowerem i pieszo przez czarny ląd. Powstała również książka dla dzieci Afryka Kazika. Prezentację Wierzbickiego urozmaicały fragmenty listów pisanych przez Nowaka z Afryki do jego żony Marii. Wystawę można oglądać do 13 marca. To wschód słońca. 6 rano. Tak jest tu zawsze, rok cały jednakowo. Zegarka nie potrzeba. Grupa pigmejów, karłów leśnych zatrzymuje się. Słychać trzask łamanych gałęzi. Nieopodal są słonie. Towarzysz mój zaczyna biec, biegnę i ja. Wpadamy na polany, trawy przerzedzone i stratowane przez stado słoni, które nocą się tu pasły. Olbrzymi samiec, wybijając trąbą na lewo i prawo, biegnie zygzakiem przed nami. U ogona wisi mu każę nam buci. Trzymając się jedną ręką, drugą tnie nogi jednego zwierzęcia. W promieniu słońca połyskuje ostry nóż, służący do podcięcia szyi. 8 lutego w Bydgoszczy odbyła się Kujawsko-Pomorska Gimnazjada 2016 w Szachach. Wystartowało 14 zespołów z całego województwa. W tym również prowadzona przez Marcina Szarego reprezentacja publicznego gimnazjum nr 3 w Żninie. Drużyna, która przed feriami zdobyła Mistrzostwo Powiatu Żnińskiego, zagrała w Bydgoszczy w optymalnym składzie. Weronika Zakaszewska, Jakub Kubanek, Jakub Grochowalski i Borys Paliwoda. Żnińscy szachiści uplasowali się na wysokim 4. miejscu. W Żnińskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet rozpoczęła się 3. i ostatnia runda spotkań. W meczach 11. kolejki Żals Kobiet padły wyniki Master Team PG1 Żnin 3-0, LO Żnin Volley Mix 0-3. Pauzował Mux Barcin. I to już wszystkie informacje w tym tygodniu.